Ze statystyki matematycznej na tym filmie pokażę Wam, jak można przeprowadzić test chi kwadrat, ale tym razem na występowanie wahań sezonowości kwartalnej. Inaczej mówiąc, tym testem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy występuje sezonowość kwartalna, a może jednak nie występuje sezonowość kwartalna w analizowanym przez nas szeregu czasowym. Jeżeli mamy określone dane i one pochodzą przykładowo z 4 lat, z konkretnych kwartałów możemy sprawdzić, czy takie wahania sezonowości kwartalnej możemy uznać za istotne statystycznie i należy je uwzględnić w dalszej jakiejś analizie, a może jednak nie byłoby podstaw do wykorzystania praktycznego sezonowości kwartalnej, bo okazała się nieistotna statystycznie. Ten test pochodzi z książki Statystyka matematyczna w zarządzaniu pana Szymkowiaka. Ja z tym testem się jeszcze nigdy nie spotkałam, ale traktuję to jako ciekawą alternatywę dla testów ekonometrycznych czy badaniem istotności parametrów strukturalnych stojących przy zmiennych sezonowych. Jak najbardziej można temu testu się przyjrzeć. Generalnie statystyka tego testu to jest statystyka chi kwadrat, która ma następującą konstrukcję. C1, B1, C2, B2, C3, B3 to są liczby, które my musimy odnaleźć, żeby ostatecznie obliczyć statystykę chi kwadrat. B1, B2, B3 są to liczby zależne od wielkości próby, jaką my tutaj mamy. Jeśli my mamy próbę łączną 16 obserwacji kwartalnych z 4 lat, to my w tym momencie bez problemu możemy obliczyć B1, B2, B3. Tutaj zgodnie z tymi wzorami ja obliczyłam moje wartości tych parametrów. Zostaje mi do obliczenia statystyki chi kwadrat znalezienie C1, C2, C3. C1, C2 czy C3 to jest liczba z serii składających się ze wzrostów lub spadków, ale iluś elementowych. Zacznijmy od początku. Jeżeli zapiszemy te dane w postaci szeregu czasowego po prostu z kolejnych kwartałów, możemy sobie określić jedynką sytuację, kiedy w danym kwartale w porównaniu do wcześniejszego nastąpi wzrost, albo zero, kiedy nastąpił spadek, czyli kolejna wartość w tym okresie jest niższa niż ta, która była wcześniej. Jeżeli tak dla kolejnych okresów określimy udziały 0,1, czyli czy był spadek, czy był wzrost, 1, wzrost, 0, spadek, możemy w tym momencie kolorem zaznaczyć, jak układały się kolejne serie. Seriami nazwiemy leżące obok siebie grupy znaków. Tu jest grupa znaków tworząca pierwszą serię i ona się składa z dwóch elementów. Kolejna seria, tu akurat numer 2, składa się z dwóch zer. Kolejna seria numer 3 składa się z trzech jedynek. Kolejna seria numer 4 składa się z dwóch zer. Oczywiście te wartości wynikają z tego, czy w danym okresie w porównaniu do wcześniejszego nastąpił wzrost, czy też spadek. Oczywiście jeżeli się pojawia dokładnie ta sama wartość niż poprzednio, to taką wartość jednopowtarzającą się pomijamy, jak to jest zawsze w testach dla serii. I co możemy tu powiedzieć? W naszym badaniu łącznie mamy 9 serii, ale my musimy określić, ile było na przykład serii składających się na przykład z samych jedynek. Czy my wybierzemy z jedynek, czy z zer, czyli wzrostów lub spadków, to jest nasza sprawa. Mi, żeby było łatwiej, ja sobie tu wyznaczyłam jedynki. I teraz patrzę tylko na te serie zaznaczone kolorem żółtym, bo one oznaczają wartości dotyczące jedynki, czyli wzrostu. I pytanie, ile było takich serii składających się tylko z elementów składających się tylko z jednego elementu, a dotyczących jedynek. Czyli patrzę tak, to był element o pierwszy pojedynczy i pierwszy pojedynczy, drugi i trzeci pojedynczy. Dlatego C1 uznaję, że to jest 3, a to jest liczba serii, ile było takich serii, które miały tylko po jednej pojedynczej jedynce. Teraz pytanie, ile było takich serii, które miały po dwa elementy równe 1. Pierwsza seria i więcej ich nie ma. Dlatego C2 równa się 1. Jeżeli pytanie brzmi, ile wynosi C3, to patrzę, że to jest liczba serii składających się z jedynek, ale z trzech dokładnie jedynek.
I tak, tu są dwie, to nie. Tu jest pierwsza seria składająca się z trzech jedynek, a reszta to są serie jednoelementowe. A więc w tym momencie C3 będziemy musieli powiedzieć, że równa się 1. I jeżeli ja mam tak, obliczone ile wynosi B1 do B3, C1 do C3, mogę podstawić do wzoru na statystykę chi kwadrat. Obliczam to według tego wzoru, korzystając z własności, jakie daje nam program Excel. I żeby dowiedzieć się, czy hipotezę zerową należałoby odrzucić, czy jednak nie, to no, tą statystykę chi kwadrat należy porównać do statystyki chi kwadrat, ale wartości odwrotnej, która zależy od tego, jaka była liczba obserwacji i jaki był poziom istotności alfa. No i teraz tu się zaczął pewien problem, ponieważ statystyka chi kwadrat, oczywiście, że może liczona być z rozkładu chi kwadrat albo znaleziona w tablicach chi kwadrat, tylko że autor tej książki umieścił wartość krytyczną na poziomie 6, 8, 9, 8, a nie ma takiego poziomu, tutaj stopni swobody, który daje taką statystykę. I patrząc w górę, jeżeli przyjmuję, że rozkład chi kwadrat miałby być znaleziony przy 5% i jednym stopniu swobody, to mamy 3, potem jest 5, 7, 9 i nie ma możliwości, że idąc w górę, gdzie ja mam obserwacji 16, żeby znaleźć tak wartość krytyczną, równą podaną w podręczniku na poziomie 6,898. Nie wiem, w jaki sposób zostało to znalezione, może to błąd, ale w żadnych innych podręcznikach nie znalazłam dotychczas testu chi kwadrat na badanie sezonowości kwartalnej, a więc na razie mogę to przyjąć w ten sposób, że tutaj, jeżeli ok, liczba obserwacji jest u nas wynosi 16, u mnie wartość krytyczna chi kwadrat powinna wynosić około 25, nawet gdyby tutaj liczba stopni swobody miałaby być właśnie minus 1 czy jakieś minus 2, tutaj ta podana w treści podręcznika, która mówi o tym, że liczba obserwacji powinna wynosić, o właśnie jest taka informacja w tym podręczniku, że chi kwadrat dla n większego od 12 jest stała i wynosi 6,898. No ja to przyjmuję na blachę, bym tak powiedziała, czyli biorę to pod uwagę, że po prostu jest taka stała zasada, ale nie mogłam tego zweryfikować innym podręcznikiem, innym źródłem, bo dotychczas tego po prostu nie znalazłam. Czyli jeżeli chcemy porównać, czy mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, albo też ich nie możemy odrzucić, tej hipotezy, to porównujemy statystykę chi kwadrat do krytycznej. I czy byśmy bazowali na takiej przeze mnie znalezionej około 25, czy sztywno ustalonej 6,898 przy liczbie obserwacji powyżej 12 i 5% poziomie istotności, to tak za każdym razem powiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej przy poziomie istotności alfa 0,05. A to wynika dlatego, że statystyka po prostu była niższa od krytycznej. A co w związku z tym? Powiemy, że brak wahań sezonowości kwartalnej. Czyli mówiąc bardziej zrozumiale, przy tym poziomie istotności możemy przyjąć, że nasze dane w podziale na kwartały nie wykazują sezonowości kwartalnej i tego elementu szeregu czasowego w tym przykładzie w ogóle nie mamy. Gdyby jednak nasza statystyka chi kwadrat przekraczałaby krytyczną, czyli byłaby ta sytuacja, byśmy odrzucili hipotezę zerową na rzecz alternatywnej przy podanym poziomie istotności alfa na poziomie 0,05, czyli istotne byłyby wahania sezonowości kwartalnej i w dalszej analizie statystycznej musielibyśmy to uwzględniać.